Nowy sklep Abratim już wystartował. Mamy full printowe kubki, zdjęcie z autografem i wiadomością na odwrocie gratis, dwie klepki za darmo, brelok, koszulki kolorowe czy czarne, a nawet taka epicka czapeczka. A dzięki tym zeszytom w końcu przestałem spóźniać się do szkoły. Nawet w zimę jak idę na autobus, to się nie spóźniam dzięki tej zimowej czapce. Już teraz wejdź na www.abraety, pierwsza linijka w opisie. Widzowie, to niesamowite, ale dzisiaj w warsztacie Stumble musimy stworzyć mapeczkę specjalnie dla Wojana. Dlatego też tutaj wpisujemy dla Wojana, a tu mu napiszemy: ciekawe, czy to przejdziesz, cyfaniaczku. W tym momencie klikamy sobie oczywiście utwórz i pomyślałem, że jeżeli mamy za zadanie zrobić mapkę dla Wojana, to zrobimy mu totalnie troll mapę i ciekawe, czy ją przejdzie. Chciałbym doprowadzić do sytuacji, że on w to zagra i będzie się tak wkurzał, że po prostu nie będzie chciał ze mną gadać przez najbliższe 5000 lat. Zobaczymy, czy nam się, słuchajcie, to uda. Ja bym w ogóle zrobił totalnie inny koncept mapy, niż robiliśmy to zawsze. Zawsze robiliśmy jakieś parkury i tak dalej, ale teraz zrobimy to, słuchajcie, nieco inaczej. Weźmiemy sobie tutaj odbojnik, no nie? I zaraz zobaczycie, o co chodzi. Będę chciał, aby to była wielka ślizgawka. A mianowicie, że wybijesz się odbojnikiem czy trampoliną najwyżej jak się da, a potem masz zjeżdżalnię, ale zjeżdżalnię z takimi przeszkodami, że oj, musicie to zobaczyć. Dlatego też właśnie zacznijmy sobie od tego odbojnika, no nie? Z niego się wybijemy na trampolinę. Myślę, że to jest bardzo ważna, słuchajcie, tutaj rzecz, żeby go dobrze ustawić. Ostatnio jak robiliśmy mapeczkę, to bardzo spłaszczaliśmy te odbojniki i to super wychodziło, że tak, damy sobie moc, nie wiem, na przykład 50, ale możemy zrobić takiego właśnie płaszczaka. Dokładnie tak. Czy wy to widzicie? Ej, to jest bardzo ciekawy teraz item, no nie? Serio, inni twórcy, którzy tworzą mapki, tego nie używają, a to naprawdę fajnie działa, bo popatrzcie, weźmiemy tutaj taki odbojnik i Wojan nie będzie wiedział, co to w ogóle jest za klocek, bo czegoś takiego wcześniej na pewno nie widział. A następnie, słuchajcie, damy sobie trampolinę. Tą trampolinę możemy nawet dać troszeczkę wyżej. Teraz dałbym jej moc 100, ale bym ją troszeczkę zeskalował, żeby ona wcale nie była taka, słuchajcie, wielka, no nie? Myślę, że możemy zostawić coś takiego. Damy tutaj coś takiego, okej. I teraz ją sobie przesuniemy, dobra. To powinno już w tym momencie, słuchajcie, działać tak, jakbym tego oczekiwał. Więc zagrajmy sobie. Po prostu zobaczmy, czy to na pewno, słuchajcie, śmiga tak, jak powinno być. Bo tak, tutaj się odbijamy, ale odpowiednio jak się odbijesz, to dolecisz do tej trampoliny. No dolecisz, okej, możesz się tak odbić, ale mi by bardziej zależało na jeszcze jednej rzeczy, słuchajcie. A mianowicie, że nie musisz używać podwójnej spacji. Czyli tak, wracasz tutaj na ten odbijacz, no nie? Tutaj ciach, okej, próbujesz się wybić. Oczywiście na tym odbojniku zawsze nie dało się wybijać, no nie? To zawsze było mega zbagowane, ale lecisz, 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 lecisz. Okej, dasz radę do tego doskoczyć, ale pomyślałem, że dajmy tą trampolinkę troszeczkę bliżej. Natomiast sam odbijacz damy moc 40. I teraz trampolinę damy, słuchajcie, jeszcze minimalnie niżej. To powinno nas odbić teraz idealnie. Popatrzcie, a mianowicie lecisz sobie tutaj, skaczesz sobie tutaj na to. Tutaj sobie, o, widzisz? I od razu, za pierwszym razem możesz sobie wyskoczyć. Dobra, śmigać, śmiga. Więc teraz najgrubsza rzecz, jaką mamy, słuchajcie, zrobić. Musimy zrobić zjeżdżalnię, ale myślę, że nie będziemy dawać ścian, żeby skin mógł wypaść na prawo czy lewo. Więc do tego celu wziąłem tutaj rampę. Oczywiście tą rampę, słuchajcie, trzeba będzie tutaj przekręcić, no nie? Nie w tę stronę, żeby ona oczywiście sobie działała tak jak właśnie rampa, jak ślizgawka. Zaraz to sobie gigantycznie podniesiemy, tylko właśnie pytanie, na jak wysoko, słuchajcie, można to podnieść, bo nie wiem, do jakiej wysokości, słuchajcie, da radę ta trampolina nas podrzucić, ale podejrzewam, że gdzieś tutaj. Teraz bym przesunął to, słuchajcie, troszeczkę w przód, okej. I teraz zobaczmy, grając, jak właśnie daleko nas wybije ta trampolina, bo w teorii powinna dobrze zadziałać, ale właśnie zobaczmy. Okej, oj, dużo wy, panie, dużo wyżej. No i to mnie cieszy, słuchajcie, to mnie cieszy. Dawajcie, 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 dawajcie. Dobra, i teraz sobie zagrajmy i teraz sobie zobaczmy, jak ona wybija, bo będzie wybijać dość dobrze. Teraz powinno być to mniej więcej na styk według moich obliczeń. Okej, nie jest na styk, ale jest idealnie prawie. No praktycznie, słuchajcie, idealnie. Więc skoro to jest wariant śliski, to teraz trzeba, słuchajcie, zrobić, żeby ona była jakaś, na przykład bardzo właśnie, no szeroka to może być, wysoka to... To nie ma wielkiego znaczenia ten kąt nachyłu, ale ja bym dał, słuchajcie, coś takiego, żeby jednak jakaś prędkość była. No i rozciągnąłbym to. O, wow! Ej, dobra, teraz to jest tak rozciągnięte, że to jest istna masakra. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja w ogóle jestem w stanie się na tyle oddalić, aby ją postawić jakoś tak sensownie? O kurde, ale to jest gigant! Ale to jest gigant, widzowie! Popatrzcie na to! Dobra, możemy to na pewno trochę przesunąć w przód. Ewidentnie, słuchajcie, przesuniemy sobie tutaj to w przód. I teraz musimy sobie... O kurde, widzicie, jak ciężko jest z tym w ogóle sterować? Masakra, czy to w ogóle jest na środku? No ja bym powiedział, że słuchajcie, jest mniej więcej na środku. I tutaj uwaga, łyczek. Aha.
herbatki z kubeczka Abra Team. Pamiętajcie, że mój nowy sklep już wystartował, www.abra.ety. Jest ten sam adres co kiedyś, ale sklep jest nowy. Wysyłka w 24 godziny. Do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis i nawet dwie naklejki gratis, a nawet koperta, w której przychodzi ci paczka, jest z moim logo. Trzeba się pospieszyć, bo te autografy są do wyczerpania zapasów, więc wpadaj i zamawiaj czy czapki, czy breloki, czy zeszyty, nawet z moim pokojem na odwrocie. No popatrzcie sami. Więc koniecznie wpadaj i zamawiaj, a ja teraz, słuchajcie, robię kąt na chyłu inny, no nie? Tak sobie myślę, tutaj, słuchajcie, jak my sobie zeskalujemy, no właśnie, ten Y możemy sobie zeskalować i oj, teraz jest dość ślisko. Ale ja dam jeszcze więcej i teraz, słuchajcie, w takim razie kopiujemy to sobie. No niestety, układanie takich elementów będzie dość wkurzające, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeżeli zrobimy, patrzcie, coś takiego, okej, to powinno... O, ty, jest bardzo solidnie, bym powiedział. Myślałem, że będzie znacznie, znacznie gorzej, a tu się okazuje, że wcale, słuchajcie, nie jest tak źle. Dobra, to poukładajmy na razie te elementy, a potem będziemy, słuchajcie, sobie je obniżać. Chociaż na wszelki wypadek sprawdzę, czy będę w stanie potem właśnie móc wszystkie naraz zrobić, bo tak, tutaj to nachodzi jedno na drugie, ale to też nie powinien być wielki problem. I tutaj, słuchajcie, ciach, 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 ciach. Okej, jeszcze jedno. Ej, naprawdę będzie potężnie, no nie? Ale my jedziemy, słuchajcie, dalej. My ewidentnie dajemy to, słuchajcie, długie. To, tak jak mówię, ma być właśnie jedna wielka ślizgawka, więc dawaj kolejne elementy, a tą metę będziemy sobie po prostu przesuwać, no nie? Z nią nie powinno być problemu, bo ją po prostu będziemy dawać najdalej, jak to tylko możliwe. Dobra, postawiliśmy kolejne elementy, więc dawajcie, teraz je sobie tutaj obniżamy, tylko właśnie, oj, no właśnie coś tak czułem, że to nie będzie ten element. Dobra, tutaj ciach, 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 jeszcze jedno. Nawet jak będzie taki delikatny spadek, to i tak spoko, więc dawaj ciach, 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 tutaj, okej, jeszcze jedno. I tutaj kolejne, ej, dobra, tutaj tego obniżania będzie całkiem srogo, ale przez to Wojtuś będzie miał spore tarapaty, żeby przejść tą mapę. A o to nam chodzi. Znaczy, właśnie tarapaty. No właśnie, ja nie chcę, żeby ona była super trudna, ale żeby jednak troszeczkę problemu tutaj sprawiła, no nie? Więc będzie gituwa straszna. Dawaj, jeszcze niżej to robimy. Ciach, 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 ciach. I tutaj... Okej, myślałem, że już się nie da niżej, ale się da. No i dobra, jak długie to jest? To nie jest jeszcze jakoś super hardkorowo, słuchajcie, długie. Mamy tutaj metę i tą metę wywalamy oczywiście jeszcze dalej i teraz, słuchajcie, kopiujemy kolejne te fragmenty. Czyli tak, dajemy tego tutaj, kopiujemy go i dajemy tego tutaj, kopiujemy go i dajemy kolejny, jeszcze kolejny sobie tutaj, słuchajcie, walniemy i teraz znowu sobie te obniżamy. Ej, dobra zjeżdżalnia będzie, co? Przyznajcie, ja w ogóle zrobiłbym zaraz coś takiego, że tutaj na przykład musicie, patrzcie, o kurde, ale mam pomysł, niesamowity mam pomysł. Dobra, obserwujcie, obserwujcie, bo to będzie grube, to będzie grube. Będzie zaraz wyskocznia, do której będziesz musiał się tak dostosować, że musisz wyskoczyć po prostu na niej w górę, ale to będzie mocne. Tylko tak, najpierw poobniżajmy, żeby to wszystko, słuchajcie, się tutaj... O, nie da się niżej! Dobra, czyli tu musi, słuchajcie, być wyskocznia. No niestety, czyli tak, na razie, słuchajcie, te sobie wywalimy, tak? A tutaj, słuchajcie, zmienimy troszeczkę kąt nachylenia. Tak się zastanawiam, to będzie zetka. Okej, to będzie zetka. I czy ty będziesz na tyle rozpędzony, żeby to dało radę? Powinno dać radę, moim zdaniem, ale zaraz to sprawdzimy. I teraz właśnie chcę znaleźć, słuchajcie, to będzie w tych, to będzie tutaj, to będzie w wyrzutni, dokładnie, tak. Że na samym końcu, słuchajcie, jest tutaj normalnie wyrzutnia jak siemano i ona będzie miała jakąś strasznie wielką moc, słuchajcie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to by było genialne, jakby ona miała jakąś gigantyczną moc, ale musimy na pewno, słuchajcie, ją też tutaj powiększyć, bo ona jest dość malutka, co? Można tak, słuchajcie, powiedzieć. Prędkość 100, kąt, okej, nie da się jej powiększyć, co ty gadasz? Aktywowalne. No dobra, skoro to jest maksymalna wielkość tej wyrzutni, to tym bardziej spoko, że musisz w to jeszcze trafić, no nie? Okej, i tutaj dałbym gdzieś, słuchajcie, checkpoint. No, jeżeli... właśnie to jest dobre pytanie, gdzie powinien być ten checkpoint, bo zaraz zrobimy jeszcze tutaj jakieś utrudnienia, ale tak mi się wydaje, że no, może tutaj na samej górze checkpoint? Żeby nie było, wrzućmy go, słuchajcie. Wrzućmy go tutaj. Faktycznie, bo te trampoliny sobie tutaj przechodzisz i tak dalej, ale spoko jakbyś się już tutaj respił mimo wszystko, to będzie zawsze po prostu dość dobre dla graczy, którzy będą tutaj to przechodzić, no nie? Czyli tak, damy sobie to na pewno sporo niżej, wiadomo, żeby ten checkpoint dobrze tutaj zadziałał, bo i tak...
raczej będziesz startował z tego, czy nie? No właśnie, ludzie pewnie będą gdzieś tutaj na przykład doskakiwać tą trampoliną, więc weźmy go teraz. Oj, oddaj mi punkt kontrolny, oddaj go, dokładnie tak. I teraz tak, zeskalujemy go sobie tutaj, tak? Zeskalujemy sobie, no mniej więcej na tą szerokość, prawda? I teraz dajemy go tutaj ładnie, pięknie w dół. Dobra, okej, czy to jest dobra wysokość? To jest teraz dobra wysokość. I można teraz w tym momencie, słuchajcie, to przetestować, więc zagrajmy sobie, no nie? Zobaczymy, jak bardzo to ślizga, jak bardzo szybkie to jest, bądź właśnie w ogóle na przykład, no nie? Zobaczymy, czy ten checkpoint działa. Okej, okay. O! No dobra, spoko. Ale ja bym powiedział, że to jest, słuchajcie, dość wolne. Dlaczego to jest takie dość wolne? To powinno, słuchajcie, być dużo, dużo szybsze, no nie? Ale, kurczę, jak to przyspieszyć teraz? To jest dobre pytanie. Bo można by to jeszcze delikatnie przerobić. Mam pomysł, mam genialny pomysł. Że można zrobić tutaj jeszcze matę przyspieszającą na sam start, no nie? A dopiero potem, jak już będziesz miał prędkość, no to na luzaczku sobie to ogarniemy. Czyli tak, skalujemy sobie tutaj Z. I teraz tak, ja bym tego na razie, no prędkość to wiadomo, że 100. Ale gdzie bym ją dał? Ja bym ją dał tutaj, mniej więcej bym ją tutaj troszeczkę poobniżał, żeby ona faktycznie leżała na tym. Dobra, trzeba będzie, słuchajcie, wziąć to, przekręcić tutaj to pod kątem, nie pod tym kątem. Oj, który to będzie kąt? Dobra, widzę, że tutaj kąty niestety nie będą działały tak, jakbyśmy tego oczekiwali, więc zostawmy sobie to na razie, słuchajcie, tutaj. Ta ma, aha, ona wychodzi tak z tego, ej, to będzie dobre, ale my zrobimy delikatnie inaczej. Czy wtedy, że jakby musisz na nią wskoczyć i jak na nią wskoczysz, a jeszcze ją tutaj zduplikujemy, to wtedy masz gigantyczny boost, no nie? Więc teraz ją bierzemy, teraz ją obniżymy o 1 i teraz, słuchajcie, jeszcze wziąłbym Z-kę. Okej, to nie jest tym, czyli tylko to będzie tym i teraz, słuchajcie, to będzie X, okej, i teraz patrz to. O, teraz jest grubo, musisz tu podskoczyć, no nie? A to damy, ej, to damy tak, patrzcie, nie w ten sposób, czyli tylko ten, o, dokładnie tak, że to cię wypluwa, dosłownie, jak na jakimś roller coasterze. Ej, nice, to będzie genialne, tylko że już zepsułem tą platformę niestety. Czyli z tego na to i wtedy masz przyspieszenie. Dobra, to mi się już w takim razie podoba. I teraz, słuchajcie, bym to jeszcze skopiował. I teraz tak, jesteś przyspieszony, ale lecisz dalej i potrzebujesz znowu przyspieszenia, więc bierzesz ten tutaj Y, okej. Okay. I teraz znowu bierzemy w ten sposób, że teraz tak, odkręcamy, bierzemy X-a, bierzemy tutaj minus. O! I to znowu będzie cię wyrzucać, wypluwać wręcz, fajnie. Bierzemy jeszcze jedną i tutaj dołożymy. O, w ten sposób, dobra. A widzicie, że spadasz z tego na to i potem z tego na to i jeszcze jedno tutaj dorzucimy, też właśnie jedno pod drugie, pod trzecie, fajnie to wygląda, słuchajcie, fajnie, fajnie, no dobra. I teraz ten przyspieszacz już powinien być całkiem niezły, ale my weźmiemy go jeszcze dalej, w razie co, jakby tutaj było takie duże spowolnienie, to wrzucimy sobie, słuchajcie, jeszcze przyspieszacz właśnie gdzieś tutaj i teraz damy go, no niech on właśnie wystaje, słuchajcie, z tego, to jest spoko, że to tak nagle się wypluwa jedno z drugiego, moim zdaniem całkiem fajne, bo przez to dużo razy skin będzie się odbijał, powiem wam szczerze, i to będzie dość mocne, a jeżeli zboczysz na bok, no to masz problem, potem musisz wrócić jakoś, no nie? A wrócenie wcale nie będzie takie proste i w takim razie jeszcze bierzemy, słuchajcie, przyspieszacze i damy je tutaj i ta sama historia znowu, czyli tak, jeden pod drugi, pod trzeci, no nie? Tylko żeby tutaj utrzymać, słuchajcie, tą symetrię. Dawaj, dawaj, żeby utrzymać tą symetrię, to jeszcze jeden tutaj damy. Okej, okay, i teraz, no tutaj troszeczkę stracisz tempa, ale na sam koniec jeszcze damy jeden przyspieszacz, który, słuchajcie, nagle wyląduje, uwaga, gdzieś w tej okolicy. Tak, dokładnie w tej okolicy. Tylko żeby on oczywiście był niżej, żeby dało się w ogóle z niego skorzystać. Czyli tak, obniżamy go tutaj. Ja patrzę jeszcze o jeden. Dobra, tutaj damy ciach. I tutaj damy znowu jeszcze jeden. W ten sposób, dobra, damy tak. Okej, okay. Spoko, powinno być git. Powinno cię na tyle przyspieszyć, że powinno być okej. Okay. Pytanie, jak teraz to, słuchajcie, włączę. No właśnie, to, słuchajcie, musi być chyba dużo, bo ja nie wiem, słuchajcie, jak to będzie odbijało, no nie, ale musisz jakoś na to wskoczyć, więc to albo musi być dużo, dużo, dużo niżej. Chyba jakoś tak to powinno, słuchajcie, być i jeszcze to powinno być pod kątem, tak mi się wydaje, że o, że ty na to po prostu najeżdżasz, no nie. Teraz weźmy, słuchajcie, podwyższmy to o jeden. Okej. I czy ty jesteś w stanie teraz na to normalnie najechać, czy ty po prostu tego dotkniesz? Tego nie wiem, wydaje mi się, że być może uda się wskoczyć, więc zagrajmy sobie, słuchajcie, zagrajmy, bo teraz może być naprawdę ciekawie. Ej, serio, teraz będzie super hardkorowo, dawajcie, jedziemy.
to se poleciałem. Nie no, bez beki, dawajcie jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo tutaj to naprawdę zważywiłem. Okej, teraz lecisz sobie z tego na to. Tutaj ledwo doskakujesz, no i spoko. I teraz, uwaga, to cię tutaj przyspiesza. Ej, nice, tylko że tutaj bardzo spowalnia znowu, jakby, że ty wytracasz tą prędkość, a ja myślałem, że będzie się tutaj utrzymywała ta prędkość, więc my tych ślizgaczy musimy dać więcej, ale spoko, zaraz się tym, słuchajcie, zajmiemy. Mi bardziej zależy na tym, żeby teraz zobaczyć tą wyrzutnię, czy ona dobrze oddaje. O kurde, ej, te ślizgacze są tutaj mocne. Naprawdę one mocno tutaj oddają, a jak wylecisz, no to bardzo cię spowalnia, naprawdę gigantycznie cię spowalnia. O kurde, można by jeszcze porobić dziury, że ty musisz powyskakiwać. Zaraz wam pokażę, co ja będę chciał tutaj zrobić. Okej, bo widzicie, tu na przykład jest ciężko, no nie? Tu jest ciężko. Dobra, wskakujesz se na to. I wow! No i mniej więcej o to mi chodziło. I teraz słuchajcie, czy jesteś w stanie doskoczyć na metę? No jesteś w stanie nawet przeskoczyć tą metę. Więc dobra, wszystko super, wszystko słuchajcie super. Czyli teraz tak, trzeba wziąć słuchajcie tą metę i ją ewidentnie oddalić. Ewidentnie, najpierw to słuchajcie podwyższyć, dobra, podwyższamy ją. Ale jesteś w stanie też ją grubo przelecieć. Okej, dalej się już po prostu nie da. Skoro to jest max, no to to jest max. Teraz patrzę, czy to jest mniej więcej środek. Okej, to powinien być jakiś taki środek. Dobra, teraz wracamy i zobaczymy odległość. Chyba jest wyśrodkowane, więc powinno się zgadzać. Przynajmniej moim zdaniem. I teraz tak. Słuchajcie, musimy wziąć to. To jest zeskalowane na Z. Na Y to tam nie będziemy sobie skalować, ale... Musimy, słuchajcie, zrobić coś takiego, że tak, to jest bardzo krótkie, więc trzeba to ewidentnie, słuchajcie, podwyższyć o jeden, żeby to nie wystawało, no nie? Teraz połączymy sobie właśnie to jedno w drugie. Okej, tylko że jest ciuteczkę za wysoko. Więc teraz weźmiemy ciach, teraz zrobimy sobie ciach. Okej, w ten sposób spoko to wygląda. To wydaje mi się, że będzie całkiem okej. Więc tutaj powielimy sobie jeszcze raz. Oj, coś zepsułem, czy mi się tylko wydaje? Nie wiem, ale gdzieś tutaj chyba wywaliło. Nie wiem, czy wywaliło, ale ja wezmę tak czy inaczej, jeszcze raz to skopiuję. Aha, to po prostu dało pod ziemię, nie zauważyłem tego wcześniej. Spoko. Więc dajmy tutaj, dajmy to tutaj, ładnie, pięknie. Teraz damy oczywiście, żeby to poleciało sobie w górę. Dawaj, może jeszcze jedno. Teraz przyciągniemy jedno w drugie, okej. I żeby teraz to się, słuchajcie, połączyło, to musimy dać jedno w dół, o! I teraz to cię powinno wypluć mniej więcej w tej okolicy, więc powinno być w porządku. Zaraz oczywiście o tym się przekonamy, ale bardzo się spowalnia na tym. Dlatego my zrobimy teraz taki, słuchajcie, myczek. Skrócimy sobie to, przede wszystkim, zrobimy sobie nie tym, tylko zrobimy sobie, słuchajcie, tutaj do 2,5, ale my skrócimy sobie, słuchajcie, Y też nie, Y też jest w porządku. Skrócimy sobie w ten sposób. O, teraz jest dużo krócej, no nie? I teraz musisz być cwaniaczkiem i sobie to przeskoczyć. Więc my weźmiemy tak i teraz obniżymy o jeden, dokładnie tak. I pytanie, czy jesteś w stanie to przeskoczyć? Pewnie tak, pewnie jeżeli wezmę to. I teraz, słuchajcie, tą matę przyspieszającą dam jeszcze tutaj, to będziesz w stanie wyskoczyć z jednego na drugi, no nie? O kurde, ale to będzie bekowe. To będzie, słuchajcie, naprawdę fajne. Serio, to może być gigantycznie fajne. Teraz tak, tą rampę sobie, słuchajcie, też skrócimy tego X-a. O, wow! I teraz, słuchajcie, pomniejszymy, znaczy, że obniżymy. I teraz, o, z tego musisz wskoczyć bezpośrednio tutaj. No, to może być nawet całkiem ciekawe wyzwanie. Serio, że to wygląda na takie strasznie proste, a wcale nie musi takie, słuchajcie, być. Z tego na to. No dobra, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Tutaj, tak samo, słuchajcie, zrobiłbym dziurę. Więc weźmiemy tutaj ten wariant X, o, tak, z jednego na drugi musisz sobie wskoczyć. I teraz tak, o kurde, no to może być ciekawe. To może być naprawdę ciekawe, bo tu powinniśmy, słuchajcie, to obniżyć, ewidentnie Y powinniśmy obniżyć, żebyś mógł wskoczyć z jednego na drugi. I teraz musimy wziąć właśnie taki sobie jeszcze jeden przyspieszacz, skopiować go sobie. O, wow, gdzie on tutaj w ogóle wylądował, no nie? Ja nie wiem, czy mogę go w ogóle tutaj zabrać. Okej, udało mi się go tutaj wziąć i teraz patrzcie na to, damy tutaj znowu, tylko że weźmiemy kąt, damy tutaj minus i teraz normalnie masz wyskocznię, kumasz to? I musisz przeskoczyć z tego na to i teraz jeszcze z tego na to zrobimy tutaj to samo, tylko że obniżamy, ciach. Dobra, o nice, najsuwa totalna, co widzowie? Ej, mapka dla Wojana, on może być naprawdę, słuchajcie, nią zachwycony, jak będzie grał, moim zdaniem, serio, może być naprawdę grubo fest. Dobra, to tutaj
W takim razie znowu robimy, słuchajcie, czekaj, daj mi to i robimy X-a, żeby tutaj znowu była, słuchajcie, dziura. Y-ka sobie tutaj też pomniejszamy, o, w ten sposób i tutaj także. Czyli bierzemy, słuchajcie, matę przyspieszającą, skopiujemy ją sobie, damy ją sobie, nie wiem, na przykład tutaj gdzieś, ale teraz weźmiemy ten przekręcacz i damy tutaj na minus i znowu masz, yo, jedną wyrzutnię, tak jakby wyrzutnię i teraz drugą, tak jakby trochę wyrzutnię. Patrzcie, pa. Obniżamy tutaj ciach. Dobra, spoko. Ej, grube, co? Naprawdę, słuchajcie, to będzie grube, to będzie strasznie grube. Tylko daj to trochę dalej. O, daj to super w ten sposób. Tylko czy jesteśmy w stanie na to wtedy wskoczyć? Okej, zrobię tak, że musisz naciskać tą spację. Że bez naciskania spacji, no to życzę ci powodzenia, tak szczerze mówiąc, no nie? Tutaj mamy właśnie te pierwsze maty przyspieszające. Ale my potrzebujemy tych mat po prostu więcej, więc jeszcze jedną bym tutaj, słuchajcie, dorzucił, ale też ją bym zrobił chyba pod kątem, tak mi się wydaje, że tutaj damy ciach, o, w ten sposób i teraz jeszcze sobie ją tutaj obniżymy ciach, o, tak, teraz damy sobie, że z tego wskakujesz na to, ale to powinno się dotykać ze sobą. Dobra, ej, będzie grubo, będzie naprawdę grubo i tutaj, oj, nie, to zdecydowanie nie, mi chodziło o matę przyspieszającą jeszcze jedną i teraz patrzcie, z tego na to i z tego na to, tylko że tutaj troszeczkę dalej, o, dobra, teraz jest naprawdę grubo, więc słuchajcie, zróbmy tak, zapiszmy to, ja będę oczywiście to zaraz jeszcze jakoś udoskonalał, ale zrobimy na razie opublikuj, żeby po prostu już było zrobione, no nie, żeby ta mapa już sobie istniała. I teraz uwaga, 3, 2, 1 i jedziemy, zobaczmy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Okej, skaczesz sobie z tego na to, tutaj skaczesz sobie z tej trampoliny na to, dobra, tutaj sobie wjeżdżasz na to i teraz, słuchajcie, chwila prawdy, jak to będzie wyglądało, yo, yo, lecisz sobie tak, okej, tutaj trzeba tak, w ten sposób, okej, tutaj też w ten sposób, tutaj jest trochę spowolnienie, to tutaj przydałoby się coś dodać. Ej, dziwne jest to, że ten człowieczek w ogóle biega, słuchajcie, zamiast skakać, ej! No naprawdę, czemu on, słuchajcie, tutaj biega, ale przynajmniej wiemy, że działa checkpoint, więc jakby w porządku. Dobra, tutaj trzeba po prostu dużo tej spacji naciskać i wtedy, słuchajcie, jest grubo. Dobra, tutaj dawaj ciach, tutaj też. Tutaj właśnie brakuje czegoś, no nie? Ale też jest spoko. Dawaj, tutaj na to. Oj, ej, tu jest trudno. Tutaj matę powinniśmy, słuchajcie, dodać sobie jeszcze jedną, no nie? Żeby ona tutaj po prostu leżała. Obniżymy ją sobie tutaj. Okej, w ten sposób. O, to jest spoko. Myślę, że to jest w porządku. I teraz tak, słuchajcie, tutaj jeden przeskok był trudny, tak? On był tutaj trudny. Więc tutaj trzeba by było, słuchajcie, jeszcze jakiś przyspieszacz dać, bo on po prostu się nie łapie. Ten tutaj, no nie? Albo po prostu go, słuchajcie, przesunąć o jeden jakby klocek po prostu do przodu. Dobra, dawaj o ten jeden klocek. I teraz damy go, słuchajcie, tutaj o jeden w dół. Dobra, powinno teraz się udać. Tak mi się wydaje, że powinno się udać. Ale teraz ten jest, słuchajcie, za krótki. Oj, tego to w ogóle, ale przesunęliśmy dziwnie. Dobra, czyli tutaj dajemy w ten sposób. Tylko to jeszcze naprawmy. No i teraz, słuchajcie, w co po niektórych miejscach bym poustawiał właśnie takie pałeczki, żeby one tutaj po prostu lewitowały i ci przeszkadzały w przejściu tego, no nie? Tylko musimy dobrać odpowiednią wysokość. Myślę, że to będzie w porządku. Oczywiście to musi być przesunięte dalej. I teraz, słuchajcie, zobaczmy właśnie odległość. Nie. Odległość to wystarczy, słuchajcie, taka. Teraz jak to włączę, w jakim oj, to może być wkurzające strasznie. Strasznie to może być wkurzające, ale dokładnie o to chodzi, słuchajcie. Przy tych najdziwniejszych wyskokach, słuchajcie, będziemy dawać te pałeczki. Na przykład tutaj ta pałeczka mogłaby wylądować. Tylko, że musimy sobie jeszcze ją mocno obniżyć. Patrzcie, tutaj ona też będzie chodziła. Oj, to by, ej nie, to jest przesada, serio. Ja myślę, że za tą pałeczkę to Wojan może mnie tutaj naprawdę znienawidzić zaraz, bo ona będzie serio przeszkadzająca, ale no nie. Dobra, przerobiłem jeszcze troszeczkę, słuchajcie, tych mat i popatrzcie, gdzie te pałeczki teraz wylądowały, no nie. Ej, to będzie naprawdę mocne. To serio może wkurzać, ale dobra, jedziemy. I w takim razie jeszcze jedną, słuchajcie, bym dał mniej więcej gdzieś tutaj. O kurczę, popatrzcie, jak ja to włączę, wyłączę, to tutaj, żeby się złapać w tym mechanizmie, to nie będzie aż takie S, więc w porządku, że jest tego tutaj aż tak dużo, bo po prostu przez to trudność się zwiększa, no nie? A mniej więcej o to nam chodziło. Więc tak, tu jest jedna taka pałeczka, ale ja bym, słuchajcie, zrobił ich jeszcze więcej na przykład tutaj, no nie? Tylko, że to sobie akurat musimy już tutaj podwyższyć. Teraz sobie przesuniemy to delikatnie, na przykład gdzieś, powiedzmy tutaj. Teraz jeszcze wyżej sobie to damy. O, no i kurczę,
Kurde, ale to będzie jazda. Ale to będzie jazda. Weź teraz, bądź mądry i to przejdź. Tutaj dorzuciłem jeszcze jedną i w takim razie, słuchajcie, jeszcze jedną dorzuciłbym gdzieś tutaj wyżej, tylko że ją już trzeba troszeczkę podwyższyć i wiecie, na samym starcie bym nic nie dawał takiego, żeby to nie przeszkadzało aż tak. Ja bym to dawał właśnie w tych dalszych etapach, żeby to potem było wkurzające. Yo, ej nie, to będzie masakra. Dobra, to w takim razie teraz, słuchajcie, bierzemy opublikuj i teraz sprawdzamy, jak to wyjdzie, czy to na pewno, słuchajcie, nam się uda, bo to będzie grube, serio, to może być grube, więc jedziemy. Tutaj na start właśnie nie dajemy żadnych przeszkód, żeby było jeszcze miło, żeby każdy myślał, że ej, jaka fajna mapeczka, no nie? I dopiero teraz się zaczynają schody. Tutaj jeszcze w miarę, wiecie, sprawnie i tak dalej, lecisz se, ale tutaj już, okej, dobra, trzeba uważać, dobra, bo tutaj są właśnie te pałeczki, okej, tutaj sobie lecisz, możesz nawet sobie w ten sposób, okej, są tutaj podwójne, dobra, tutaj pojedyncza, o, ej, ledwo tutaj było, dobra, tutaj sobie jedziesz w ten sposób też, ej, one mogłyby być przyspieszone, tak mi się wydaje, no bo popatrzcie, teraz wlatujemy sobie tutaj nas wybija, o, wow, ale przycięło, no nie, bo to naprawdę był hardcore i lecisz sobie aż na metę, tylko czy ty do tej mety doskoczysz w ogóle? Wydaje mi się, że ta postać, słuchajcie, nie doskoczy niestety do tej mety. Uwaga, siup, no nie, trochę brakuje. Dobra, metę, słuchajcie, tutaj przybliżyłem, więc teraz sprawdźmy. Uwaga, nie zapisz, tylko opublikuj. Mam 6 minut na to, więc to nie powinno być jakoś super trudne. Metę właśnie przybliżyłem i słuchajcie, jeszcze będę musiał zwiększyć szybkość tych pypków zielonych, no nie? Bo one trochę utrudniają, ale jednak nie aż tak bardzo, jak można byłoby się spodziewać. Dobra, jedziemy w takim razie. Jedziemy. Tutaj sobie przyspieszamy. Tutaj sobie robimy ciach, wiadomo. Na razie jeszcze jest spoczko. No i teraz, słuchajcie, już będzie niefajnie przez te pypki. Dobra. Tutaj przeskakujemy nad nim. Okej, bo ten jest troszeczkę za nisko. O, wow, widzieliście? Oberwaliśmy. To nie jest aż takie ez. I w takim razie zaczynamy stąd. Mamy tutaj właśnie checkpoint, więc jedziemy znowu. Ej, spoko to jest, że sfejlowaliśmy, bo pewnie każdy z was pomyślał, Jezus, Abera, robisz dla Wojtka najprostszą mapę na świecie, a tutaj sami widzicie, ej, widzicie? To nie jest super proste. No, dobra, tutaj, okej, lecimy sobie w ten sposób, a jak przyspieszę jeszcze te właśnie zielone pypki, to już w ogóle będzie, słuchajcie, hardcore. Dobra, jadę. Okej, i teraz, słuchajcie, czy doskoczymy do tej mety? No już powinniśmy bez problemu sobie tutaj doskoczyć, no nawet powinniśmy móc to przeskoczyć, no nie? Ja cały czas trzymam klawisz W, żeby zobaczyć, jak maksymalnie daleko będę mógł doskoczyć i chyba przeskoczę to maksymalnie, co? Czy nie? Uwaga, tak, przeskoczyłbym, więc wlatuję tak. Let's go! Możecie sami w to zagrać!